Я би хотів надати слово старості Опольського повіту пану Генріку Ляку. Пані Боже, чтigodny księża, szanowne koleżanki, koledzy, radni, deputaty Miejskiej Rady, ja chciałbym przede wszystkim, będę mówił wolno, więc chyba nie trzeba będzie tego tłumaczyć, chciałem podziękować za zaproszenie naszej delegacji na uroczyste dni miasta Doliny. Ja bym szczerze, przyjeżdżam tu już od 15 lat, bo 15 lat temu podpisaliśmy porozumienie o współpracy między powiatem opolskim, a nieistniejącym już rejonem dolińskim, ale te 15 lat to są przede wszystkim kontakty międzyludzkie, to są mieszkańcy Doliny, okolicznych wiosek, dzięki którym to partnerstwo dalej kwitnie, dalej się rozwija i mam nadzieję, że dalej będzie służyło naszym mieszkańcom. Największym bogactwem u was tu w Dolinie są wasi mieszkańcy. To dla nich robicie wszystko, żeby im się żyło lepiej, po to was wybierają i życzę wam tego, żeby ta Dolina, którą znam sprzed 15 lat, była jeszcze piękniejsza, bo ona się naprawdę zmieniła. Wy tego może tak nie widzicie, jak mieszkacie tutaj na co dzień, a my jak przyjeżdżamy, to te zmiany są bardzo pozytywne i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Ja również w tym momencie chciałem złożyć życzenia od waszej partnerskiej gminy Niemodlin. Pani burmistrz Dorota nie mogła dzisiaj tutaj być, ale dowiedziała się, że jadę, również w imieniu swoim i wszystkich mieszkańców życzę wam samych pomyślnych lotów, samych dobrych decyzji, wszystkiego tego, co przyniesie sławę temu miastu, bo tak jak powiedział Iwan, stolica Bójki w Szczynie albo takie centrum, ja jestem zawsze pełen podziwu, jak widzę was w wyszywankach. To jest coś, czego nasz naród nie ma. My ubieramy się, państwo widzicie, mężczyźni w krawatach, kobiety garsonki, a tu jest coś, co was wyróżnia, coś, co świadczy o waszej tożsamości narodowej. I tego trzymajcie się, bo mieliśmy kiedyś stroje ludowe, ale to poszło w zapomnienie. I niech u was to trwa dalej, to święto wyszywanki, a szczególnie w takich uroczystych momentach, jak dzisiaj, kiedy będziecie odznaczać mieszkańców, kiedy świętujecie Dni Miasta, życzę wam wszystkiego najlepszego i wielu jeszcze wspólnie podjętych działań dla dobra waszych mieszkańców i naszych mieszkańców. I pomódlmy się o to, żeby ta pandemia wreszcie się zakończyła, żeby wróciła normalność, bo różnie to bywa. A ja wiem, że nie odkryję nic nowego, że ta modlitwa jest tym czymś, co może nam pomóc przetrwać ten trudny okres i tego sobie życzę. Jeszcze raz najlepszego życzę i pozdrawiam.